Najbardziej powszechną metodą na to, żeby ściągnąć zainteresowanie klienta lub zainteresować swoją ofertą, jest obniżanie cen. Ale kochani, to co robimy czasami, to jest partyzantka. Nie liczymy, nie badamy, nie zakładamy, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeżeli chcesz zrobić promocję, jeżeli chcesz obniżyć cenę, to przede wszystkim pierwszy punkt, zrób założenie, co chcesz osiągnąć dzięki obniżce cen i zrobieniu promocji. Jeżeli chcesz ściągnąć większą ilość klientów, to jaką ilość klientów chcesz ściągnąć? Musisz liczyć, na ile Cię stać, jak nisko tą cenę możemy obniżyć, jak głęboko tą cenę możemy obniżyć, żeby ona a. była promocja efektywna, a druga rzecz, żebyśmy ciągle jeszcze na tym biznesie zarabiali. Przeróbmy jeden przykład. Jesteś producentem biżuterii, chcesz zainteresować klientów swoimi produktami i chcesz zrobić promocję na jedną z bransoletek. Bransoletka kosztowała klienta do tej pory 100 zł. Twój koszt wytworzenia tej bransoletki to był 60 zł. Zawsze planuj tak promocję, żebyś nie musiała dokładać produkcji danego produktu, żebyś nie musiała sprzedawać poniżej kosztów wytworzenia. Więc jeżeli nasza bransoletka kosztowała 100 zł, koszty produkcji, wszystkie koszty, koszty zmienne i stałe tej bransoletki wynosiły 60 zł, 40 zł obniżasz cenę, czyli 40%. Jest to bardzo dużo. I co jeszcze możesz zrobić, żeby zwiększyć zainteresowanie klientów, ale zwiększyć też obrót, bo można połączyć promocję, czyli sprzedajesz bransoletkę, którą obniżasz cenę, ale wybierasz drugi produkt w swoim asortymencie, który masz wysokomarżowy i łączysz promocję bransoletki z obniżoną ceną z produktem, który sprzedajesz. Czyli kup, drogi kliencie, tą bransoletkę. Jeżeli kupisz ten produkt, to tą bransoletkę dostaniesz w cenie minus 40%. Zarabiasz na swoim produkcie wysokomarżowym, tutaj nie dokładasz. Ale bardzo ważne jest zawsze, żebyś osiągała zysk, czyli licz, ile jesteś w stanie wygenerować obrotu, licz, ile klientów potencjalnych może przyjść do Ciebie, bo nawet jeżeli klient teraz kupi, sprzedasz dużo tych bransoletek w cenie minus 40%, to ważne jest, czy Ci klienci ponowią zakup. Czasami na pewnych produktach nie zarabiamy, ale kalkulujmy tak, żeby do tej promocji nie dokładać, ale w ten sposób ściągamy zainteresowanie klienta. No, to jest powszechna metoda. Natomiast bardzo mało powszechne jest wśród małych i średnich przedsiębiorstw, żeby liczyć i analizować. Nie uprawiajcie, moje drogie partyzantki. Jeżeli robimy promocje cenowe, to róbmy je z głową. Poza tym pamiętajcie, jak chcecie kreować ten swój brand. Jakie ma być postrzeganie klienta tego, Twojego brandu? Czy chcecie ciągle pokazywać, że obniżacie ceny? Czy znaleźć inne metody na to, żeby ściągnąć zainteresowanie klienta? Promocja nie jest zła, jeżeli jest mądrze przeprowadzona, jeżeli na niej zarabiasz docelowo, jeżeli przynosi Ci ten Twój założony cel biznesowy. Firma musi zarabiać, musi być zyskowna, żeby się utrzymała na rynku. I o tym musisz pamiętać, jak planujesz promocje cenowe. Zawsze trzeba mieć założenie nasze biznesowe, sprecyzowane co do promocji. Co chcemy osiągnąć, robiąc tą promocję i obniżając ceny? Przecież fizycznie sobie wyciągamy pieniądze z kieszeni, tak? Czyli musi nam się gdzieś to opłacać. Albo tu i teraz, albo długofalowo, długoterminowo osiągamy jakiś tam zysk biznesowy, który będzie pozytywnie wpływał na nasz obrót, na naszą firmę, na nasz biznes. Cele promocji mogą być zwiększenie obrotu, zwiększenie ilości klientów, rozpromowanie marki, zrobienie sobie PR-u, dotarcie do pewnych klientów, żeby nas zobaczyli, ale na koniec dnia musicie zarabiać.